Jako krzew winny wydałam wdzięczną woń, a kwiaty moje owocem czci i godności. Jam matką pięknej miłości i bojaźni i rozeznania i świętej nadziei. We mnie łaska wszelkiej drogi i prawdy. We mnie cała nadzieja życia i cnoty. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy mnie pragniecie i napełnijcie się owocami moimi. Duch mój bowiem słodszy jest ponad miód, a dziedzictwo moje nad plaster miodu. Pamięć moja na wieczne pokolenia, którzy mnie pożywają, nadal mnie będą łaknąć, a którzy mnie piją, nadal będą mnie pragnąć. Kto mnie słucha, nie będzie zawstydzony, a którzy przeze mnie działają, nie zgrzeszą. Którzy mnie objaśniają, posiądą żywot wieczny. Ewangelię zapisaną u świętego Ewangelisty Jana, którą jako słów Bożych z uszanowaniem powstawszy, wysłuchajcie. Onego czasu pod krzyżem Jezusowym stała matka Jego i siostra matki Jego Maria Kleofasowa oraz Maria Magdalena. Gdy więc Jezus ujrzał matkę i ucznia, którego miłował, stojącego obok, rzekł do matki swojej: Niewiasto, oto syn twój. Potem rzekł uczniowi: Oto matka twoja. I od onej godziny wziął ją uczeń pod swoją opiekę. Tyle jest słów Ewangelii zapisanych na dzień dzisiejszy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zapomnieliśmy o czymś bardzo ważnym. Zapomnieliśmy o czymś, o czym nie powinniśmy byli zapomnieć. Jakiś czas temu przełożony generalny Bractwa Świętego Piusa X wezwał nas do krucjaty. Gdy dzisiaj zadamy sobie pytanie, czy faktycznie o tej krucjacie pamiętamy, to być może wielu z nas powie: no tak, wpisuję te dziesiątki różańca świętego do mojej tabelki. To już jest coś. Być może niektórzy z nas zorientują się, że nawet i o tym już zapomnieli. Ale nawet ci, którzy pamiętają, nawet ci, którzy jeszcze odmawiają te różańce, czy naprawdę pamiętamy o tym, że to jest najważniejsza walka, jaką toczymy? Czy naprawdę pamiętamy, że wszystkie te kryzysy, które wokół nas się toczą, kryzys Kościoła, z tymi wszystkimi straszliwymi zgorszeniami na poziomie wiary, na poziomie moralności, z tą całą tragedią, z tymi wszystkimi fałszywymi ideami, które wylewają się dzisiaj z Rzymu, które uniemożliwiają działanie wielu dobrym katolikom, którzy chcieliby działać, ale są sparaliżowani przez działanie najwyższych pasterzy. Ten kryzys Kościoła, właśnie z nim stanowczo walczymy poprzez uświęcenie, poprzez naszą krucjatę, poprzez naszą modlitwę i nasze ofiary. Ten kryzys społeczeństw, który dzisiaj również tak boleśnie nas dotyka, kryzys obejmujący w zasadzie cały świat, kryzys zdrowego rozsądku, kryzys zdrowo pojętej wolności i ten kryzys nie jest rzeczą czysto naturalną. Nie jest to rzeczą, z którą możemy wygrać na poziomie dyskusji, na poziomie jakichś inicjatyw, które moglibyśmy podjąć. I takie rzeczy mogą być potrzebne. Ale przede wszystkim potrzebujemy w tym wszystkim Boga. Przede wszystkim potrzebujemy niepokalanej, aby zwyciężyć. Gdy rozpoczynała się ta krucjata, wspominałem wtedy o tych wielkich bitwach, które zostały wygrane za pośrednictwem Różańca Świętego. Czy dzisiaj jeszcze o tym pamiętamy? Czy dzisiaj pamiętamy o świętym papieżu Piusie V i bitwie pod Lepanto? Czy pamiętamy o tym, że
tą wielką bitwę poprzedziła ta krucjata różańcowa, że była ona tak bardzo potrzebna i być może była tym najważniejszym elementem tego zwycięstwa, które przecież odmieniło bieg historii. I my dzisiaj być może stoimy przed taką właśnie szansą. Być może właśnie ta krucjata różańcowa przyniesie owoce, których może od razu nie zobaczymy, ale które właśnie odmienią ten bieg dziejów. Także msza święta naprawdę zostanie uwolniona. Czy zdajemy sobie sprawę, co to znaczy? W jak wielkim dziele możemy tutaj wziąć udział? Jeśli msza święta naprawdę zostanie uwolniona. Oczywiście, gdy Pan Bóg coś robi, to robi to dobrze. On wie, co to znaczy uwolnić tą mszę świętą. Pojawiły się takie głosy, gdy ta krucjata była ogłaszana, że przecież tam nie jest wspomniane, że chodzi o mszę świętą trydencką. To tak, jakby Pan Bóg mógł się pomylić i przez przypadek przymnożyć nieopatrznie jakoś nowych mszy. Oczywiście Pan Bóg wie, co ma robić. Oczywiście, gdy modlimy się, gdy zanosimy nasze modły nieustannie o uwolnienie mszy świętej, to prosimy Go o prawdziwe uwolnienie. Prosimy Go o to, aby ta msza święta, która wyraża naszą wiarę, która jest sztandarem naszej wiary, aby ta msza święta znowu zajęła należne jej miejsce. Aby ta msza święta mogła wyjść z tych wszystkich garaży, aby mogła wyjść z tych wszystkich piwnic, aby mogła wyjść z katakumb i podziemi, do których teraz tym bardziej została zepchnięta, gdzie jeszcze bardziej niż wcześniej trzeba się z nią chować. Przecież prosimy właśnie o to, o wolność, o to, aby ta msza święta mogła wrócić na ołtarze. Wszystkie pokolenia naszych przodków, pokolenia katolików budowały w mozole, w pocie czoła te piękne kościoły. Oni nie budowali tych kościołów jako takich sal na ekumeniczne spotkania. Oni budowali te kościoły dla mszy świętej, dla katolickiej mszy świętej, dla ofiary Pana naszego Jezusa Chrystusa. Oni budowali te kościoły również dla nas, dla kolejnych pokoleń katolików, po to, abyśmy mogli przybliżać się nieustannie do serca, do bijącego serca, do Pana naszego Jezusa Chrystusa, do Jego ofiary. I dzisiaj te kościoły są zamknięte. Są zamknięte dla ofiary Pana naszego Jezusa Chrystusa. Bolesne to jest dla nas strasznie, ale miejmy tego świadomość, że biorąc udział właśnie w tej krucjacie, robimy naprawdę to, co się da. Tutaj naprawdę nie potrzeba jakiegoś wielkiego krzyku, nie potrzeba jakiegoś nerwowego działania. Tutaj potrzeba przede wszystkim właśnie modlitwy i ofiary. Tego, do czego zachęcał nas przełożony Bractwa Świętego Piusa X. Miejmy świadomość, jak wielka to jest rzecz, w której możemy brać udział. Gdy klękamy do tego różańca, rozważamy życie Pana naszego Jezusa Chrystusa, gdy powtarzamy w ten sposób medytacyjny słowa pozdrowienia anielskiego, to miejmy świadomość, że w ten sposób wypraszamy powrót mszy świętej do kościołów. Wypraszamy wolność dla Bożego serca, dla tego serca naszej wiary, dla mszy świętej. Sam Pan nasz Jezus Chrystus mówi nam w przypowieści o człowieku, który już położył się spać, do którego przychodzi sąsiad, zaczyna pukać do niego i prosić o chleb, bo przyszedł ktoś z drogi, on nie ma czym go poczęstować. I Pan Jezus mówi, że chociażby nie dał mu ze względu na to, że jest jego przyjacielem, to przez jego namolność da mu. A wy, skoro źli jesteście i dobre dary potraficie dawać waszym dzieciom, mówi dalej Pan nasz Jezus Chrystus, o ile bardziej Ojciec Niebieski da wam, da to, co naprawdę jest dobre. Proście, a otrzymacie. Potrzebujemy więc prosić. Przede wszystkim potrzebujemy prosić. Pan Bóg bardzo często
chce dać jakieś wielkie zwycięstwo, chce dać nam jakieś dobra właśnie poprzez modlitwę. I my tak często nie potrafimy tego dostrzec, że potrzebujemy tej wytrwałości. Że właśnie dzięki tej wytrwałości faktycznie zasłużymy na jakieś dobro. I że ostatecznie z kryzysu potrafi wyniknąć wielkie dobro właśnie dzięki tej wytrwałości, dzięki tej pokorze, której Pan Bóg oczekuje od tych, którzy modlą się o zakończenie tego kryzysu, o zwycięstwo. Proście, a otrzymacie. Dzisiaj, gdy klękamy przed Najświętszym Sakramentem, pamiętajmy o tych słowach i wykorzystajmy na nowo nasz czas do tego, żeby prosić, żeby nieustannie prosić o uwolnienie mszy świętej. Teraz za parę chwil, gdy Pan Jezus przyjdzie na ołtarz, bądźmy jak ten człowiek, jak ten przyjaciel, który puka nieustannie do drzwi i prosi o ten chleb. My prosimy o ten chleb żywota, o to, aby był do niego dostęp, aby te kościoły, które były budowane właśnie dla tego chleba żywota, aby one znowu były dla niego otwarte. Oczywiście właśnie dla mszy świętej, dla ofiary mszy świętej, dlatego naprawdę katolickiego rytu, który daje nam wiarę, który formuje naszą wiarę, a nie dla tej okaleczonej wersji, która w perspektywie pokolenia, może dwóch, będzie w stanie zniszczyć wiarę Kościoła. Prośmy o wolność, o prawdziwą wolność dla mszy świętej. Jeśli Kościół odzyska mszę świętą, jeśli Kościół wyjdzie z tego straszliwego kryzysu, to stanie się to dzięki modlitwom właśnie. To stanie się to dzięki takim krucjatom różańcowym. To stanie się to dzięki modlitwom wytrwałym, pokornym modlitwom i dzięki ofierze. A gdy Kościół wyjdzie z kryzysu, to trudno nawet przewidzieć, co się stanie. Albo Kościół odmieni świat, albo świat będzie próbował zniszczyć Kościół. I ostatecznie też wtedy Kościół odmieni świat, choć przez swoją własną krew. Jedno czy drugie, efekt będzie ten sam. Moje niepokalane serce na końcu zatriumfuje, mówi Najświętsza Maryja Panna. No jak to się odbędzie właśnie, czy szybciej, czy wolniej, czy bardziej pokojowo, czy zdecydowanie nie pokojowo, tego nie wiemy. Ale tak czy siak wiemy, co możemy zrobić. My możemy modlić się i pokutować. Więc odnówmy nasz zapał, jeśli chodzi o tą krucjatę różańcową, wiedząc, że tutaj decydują się te najważniejsze wydarzenia, że właśnie przez tą walkę wewnętrzną, przez naszą walkę o uświęcenie, o modlitwę, przez tą naszą walkę o łaskę decydujemy o tym, jakie będą dalsze losy Kościoła, świata, jakie będą dalsze losy naszych rodzin, naszych kościołów, naszych miast, naszych miejscowości, wszystkiego, bo tutaj rozgrywa się ta wielka walka. Prośmy dzisiaj Najświętszą Maryję Pannę, aby ona dała nam ten zapał, bo ona nauczyła nas odmawiać ten różaniec tak, żeby faktycznie była to modlitwa z wiarą, z ufnością, z pokorą. I gdy uklękniemy dzisiaj przed Najświętszym Sakramentem, prośmy Pana Jezusa, aby On uwolnił. Aby On uwolnił mszę świętą. Aby On naprawdę wyrwał ją z tych wszystkich piwnic. Wyniósł ją znowu na ołtarze. Wyniósł ją znowu do tych pięknych świątyń, które przecież dla tej mszy zostały zbudowane. Należy się tej mszy świętej. Należą się te świątynie. Prośmy o to dzisiaj Pana Jezusa, aby raczył się zlitować nad swoim Kościołem, aby raczył się zlitować i nad nami, biednymi grzesznikami, i spojrzał na nas i powiedział w końcu, tak jak wtedy, do tej burzy na morzu, powiedział dość i jednym słowem uciszył już te wszystkie burze. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen.